Cześć, nazywam się Jadzia. Zastanawiałam się, czy przedstawić się jako Jadzia, czy może jako Jadwiga Nalepa, ale uznałam, że skoro jestem dzieckiem, przedstawię się jako Jadzia, ponieważ Jadwiga brzmiałby zbyt poważnie, tak jakbym była jakąś dorosłą osobą. No a przecież jestem tylko dzieckiem. Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak może czasami trudno jest nam być dziećmi, ale zarazem jak fantastyczne jest nasze dzieciństwo. W ręce trzymam klucz. Jest to klucz od mojego, ale i również od waszego dziecięcego pokoju. Oczywiście jest to pewna metafora. Ten klucz, symbol, jest kluczem od naszego dzieciństwa, od naszych wspomnień, zabaw i radości. Tylko zastanawiam się, czy musimy już ten pokój zamykać? Chciałam się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami na ten temat, ponieważ wydaje mi się, że niektórzy dorośli tego od nas oczekują. W sierpniu skończyłam 13 lat i zastanawiam się, czy jestem jeszcze dzieckiem, czy może już dorosłym. Wydaje mi się, że otrzymujemy sprzeczne sygnały na ten temat. Raz mówi nam się, że mamy zachowywać się jak dorośli. Jednak kiedy zrobimy coś nie tak, zarzuca nam się, że zachowujemy się jak dzieci. Nie bardzo wiemy, kim mamy być. Wam pewnie też się coś takiego przydarzyło i możecie się ze mną zgodzić. Kiedy przeszłam z 5 do 6 klasy w mojej szkole podstawowej, z góry narzucono nam, że mamy zachowywać się jak dorośli. Nie wolno nam było wygłupiać się, żartować, ani biegać na przerwach, ponieważ było to dziecinne i wtedy mówili nam, że zachowujemy się jak dzieci. Właśnie to stwierdzenie, zachowujesz się jak dziecko, przybiera pewną oskarżycielską formę. Zachowujemy się dziecinnie, czyli nieodpowiednio. Ale przecież czy nie jesteśmy dziećmi? Dlaczego mamy stawać się już dorośli? Nasze zachowanie jest adekwatne do naszego wieku i nie ma w nim nic złego. Z punktu widzenia dorosłego dziecko zaskakuje swoim spojrzeniem na świat, poczuciem humoru, kreatywnością i rozumowaniem. Podam wam przykład pewnej mojej dziecięcej logiki. Kiedy byłam mała, bardzo często bawiłam się z moją mamą w taką grę słowną skojarzenia. Raz moja mama podała hasło jajecznica, na co ja odpowiedziałam, bo jajecznica to taki marny koniec kurczaka. Jest to przykład, że właśnie nasze rozumowanie jest, można powiedzieć, oryginalne, wyjątkowe. Popatrzcie, tutaj na tym zdjęciu akurat trzymam żyżownicę w ręce. Tutaj przesadzam kwiatki, jestem umorusana ziemią, a tutaj po prostu maluję. Wy pewnie też mieliście takie przygody i zawsze sprawiało wam to dużo radości. Moje dzieciństwo upłynęło mi bardzo twórczo. Malowałam i rysowałam zwierzęta, także lepiłam je z plasteliny i z modeliny. Te figurki w przybliżeniu wyglądały tak. W porównaniu do dłoni dorosłego człowieka, tak. A jeszcze bardziej w rzeczywistości są one takiego rozmiaru. Nie wiem, czy widzicie, ale właśnie trzymam malutką owieczkę z modeliny w moich palcach. Był też okres, kiedy w wieku 10 lat postanowiłam zrobić komiks. Zawiera on dwie historie, przy czym druga nie została ukończona. Moja dobra znajoma oddała mi przysługę i oddała mi komiks do recenzji ludziom, którzy znają się na sztuce. Rysunek został oceniony na bardzo dobry. Dobra kreska, widzenie przestrzenne. Z kolei tematyka została oceniona jako dziecinna, ponieważ komiks opowiadał o pieskach i flamingach. Ale miałam wtedy 10 lat, więc wydaje mi się, że zostało mi to wybaczone. Z biegiem czasu mój rysunek zmieniał się, ewoluował. Kiedy byłam mała, rysowałam tak, jak potrafiłam. Nie przejmowałam się, jak postrzegają to dorośli. Teraz, kiedy już podrosłam, mam inny styl. Zwracam uwagę na szczegóły, anatomię, proporcje. Staram się, by moje rysunki były bardziej rzeczywiste i zawsze wkładam w nie dużo serca. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że my, dzieci, wolimy robić to, co lubimy. Bawić się, żartować, tworzyć, bo to sprawia nam przyjemność i mnóstwo radości. Jednak nie wolno zapomnieć, że cały czas się uczymy. Zmienia się nasze zachowanie, powoli dojrzewamy. Więc czy musimy już zamykać drzwi do naszego dziecinnego pokoju? Czy musimy już stawać się dorośli? Czy wy się z tym zgadzacie? Czy ja się z tym zgadzam? Oczywiście, że nie. Powinniśmy jak najdłużej korzystać z naszego dzieciństwa, ze wszystkich uroków, jakie ze sobą niesie i nieskończonej ilości pomysłów.
dorośli nigdy z kolei nie powinni nie zapomnieć o tym kluczu, ponieważ zawsze z odrobiną dziecięcej kreatywności mogą tam wrócić do tego pokoju swojego dzieciństwa. Ale i my, dzieci, również nie zapomnijmy o tym kluczu, ponieważ przecież też kiedyś staniemy się dorośli. Dziękuję bardzo.